Przed nami zadanie z naszego portalu. Więc tak, mamy wykres funkcji f przedstawione poniżej. Czyli tu mamy pewien wykres funkcji. I naszym zadaniem jest tak. Który z poniższych argumentów odpowiada wartości f od x równe 6? Czyli musimy znaleźć x, prawda? Wiemy, że f od x ma być 6. No i teraz musimy znaleźć te argumenty, dla których wartość jest 6. No i tu jest kilka możliwych odpowiedzi. X równe 2, minus 5 i tak dalej. Czyli co? Czyli wartości funkcji odczytujemy na osi pionowej. Czyli na przykład jak nas interesuje wartość 3, no to patrzymy, jedziemy tutaj 3 i patrzymy. Aha, wartość 3 jest dla x równego 3 i na przykład dla x równego 5. Prawda? Czyli gdyby tutaj było f od x równe 3, no to już byśmy wiedzieli, że to może być 3 lub 5. Gdyby to była wartość funkcji minus 2 z kolei, no to by było tylko minus 3. No dobrze, a teraz nam każą znaleźć te x, dla których wartość jest 6. No to patrzymy, na osi pionowej odczytujemy 6. Tu jest 6. No i patrzymy, czy taka pozioma prosta y równe 6 przecina nam wykres funkcji. Widzimy, że nie. Nigdzie nasz wykres funkcji nie osiąga wartości 6, prawda? Czyli nie ma takiego x, dla którego wartość funkcji f od x jest równe 6. No dobrze, czyli x równe 2 nie, x równe minus 5 nie, 2 i 5 nie, ani x równe 2, ani x równe minus 5. Prawda? Czyli no skoro dla żadnego, to w szczególności ani dla x równego 2, ani dla x równego minus 5 wartość nie jest 6. Czyli wybieramy tę odpowiedź, sprawdzamy i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.